No dobra. Na czym to my ostatnio stanęliśmy? Na czym to my ostatnio skończyliśmy? A to był nasz zapis, z tego co pamiętam. Boże, mam 4 życia? To jest absolutne szaleństwo, którego się nie spodziewałem. A to. Zostały nam chyba dwie misje przed tym, przed ostatnią lokacją, jeżeli dobrze pamiętam. Zaraz się okaże, czy dobrze pamiętam, czy nie. Ale tędy się szło do Ciapongu chyba. Czy to nie jest Ciapong? Powiedz mi modelu A. To jest Ciapong, nie chcę do Ciapongu. Dobra, bo kojarzę, że tam gdzie mam iść muszę iść ze strefy drugiej, tylko pytanie gdzie... Którędy ze strefy drugiej? Tędy znaki zapytania? Nie, to jest do trójki, nie chcę trójką. Tutaj w dół, I guess? To powinien być w stanie zniszczyć na przykład najlepszym modelem. Wydawało mi się, że już byliśmy, ale najwyraźniej nie byliśmy. No ale... Biolab. No dobra. Niejako okropnym etapem jest Biolab. Nie może być jakoś bardzo już zapewne. Cześć Marcin, witam. Cześć Szymek, witam. Kwestionuję skąd teraz wtedy nagle tak doleciały, ale nie będę narzekał na to, że tak się stało. Bo musiały się bardzo dziwnie odbijać. Chyba, że po prostu te szczelatki... Nie no, to widziałem, że teraz leciały, więc to nie jest tak, że one po prostu w czasie wybuchły. Mam cichą nadzieję, że dzisiaj skończymy adwenta. Zobaczymy, jak mi to pójdzie. Zwłaszcza biorąc pod uwagę mój kompletny brak kompetencji, jeżeli chodzi o przodzenie robota. Ale wierzyć mogę. Coś tam wystarczy, że zbiorę 3 cepanki, naładuję je do pełna i nie da się nie przejść o robota. Teraz inne kłamstwa, które sobie mawiam. Mam wrażenie, że model A ze swoim czarszotem nie jest idealny na te szczury, bo jest on odrobinę za wysoko. Nie wiem, przecież nie ma za bardzo jakich trafiać. Okej, czyli tutaj wpadamy w gówno i nie zdziwię się, jeżeli to gówno nas po prostu zabije. Queen Bee, weź mi to podnieś. Queen Bee. Czekaj, bo ci tak zrobiło. Hej sobie, witam. Dobra, tutaj akurat dobrze można sobie polatać. Czemu to wrzuca łby pantalonów, to mnie zastanawia. Czy ja chcę to podnosić? Tak, bo to opuszczę wodę. Opuszczałem wodę zazwyczaj dobrą rzeczą. Bowhead, no najwyraźniej. Nie powinienem tak spamować tego skoku, biorąc pod uwagę, że każdy taki jeden skok zużywa energię, ale... Dobra. Mój ulubiony typ przeciwników. To mi chyba nic nie daje w tym momencie. Znaki zapytania? Chyba, że muszę po prostu i tak oba podnieść. A tak trochę wygląda, więc... Jak jest, że... Coś mi to daje. To jest teraz podczas basenie. Tam był tylko dysk, więc nic strasznego.
O, one się zmieniają jak padną do wody. To jest kawa. Model A. To są kolce, nie chcę tam iść. Kategorycznie nie chcę tam iść. Tego się nie da zniszczyć, więc nie będę próbował. Akurat baki do Devila 0-1 w sumie, bo trochę podobnie wyglądają. Zresztą na górze coś jest, nie? To było tak niebezpieczne, ale już kitem. Zastanawiam się, czy tam jakieś apteczki właśnie nie ma. A pełna apteczka mi się tu zdecydowanie przyda. Punkty kanału. Zmieniłem ikonkę, dodałem parę emotek, ale rzeczy za punkty jeszcze nie pododawałem, bo wciąż nie mam pomysłu, co mogę dodać za punkty. To jest najgorsze. Za szybko. Potem musimy przejść człowieczą formą. Spinki kiedy backfire. Jak będzie okazja, to będzie backfire. Póki to nie ma okazji, więc nie ma backfire'a. Bo już czasem myślałem, że się spodzieje to w kolce. Więcej dźwięków. Znaczy, taki jest plan, tylko właśnie chodzi o to, że nie mam pomysłu, co mogłoby być tym dźwiękiem za punkty. To bardziej w tę stronę. Myślałem, że mogę sobie ten... Że mogę sobie kogoś każdego zabić w ten sposób. Widzę, że wszyscy myślą dokładnie o tym samym. Nie, no nie chciałbym robić też e-rape'ów aż tak bardzo za punkty kaman. Mam trochę mało energii, ale to nic nie szkodzi. To nie może być nic takiego, prawda? A nawet jeżeli to już nie jest. Och, co ten Biolab zdaje się takim rozsądną lokacją. Czy to jest? O Boże, najtrudniejszy bot w historii gamingu. Look at all these huge mechanoids. Are you surprised? These soldiers were all born here. Jednocześnie absolutnie najlepszy biometal. Okej. Wiecie, co jest najgorsze? Ja to powiedziałem, więc jakimś magicznym sposobem uda mi się wypierdolić na Bifroście. Jeszcze nie wiem jak, ale to zrobię. Same Carrier of Fame, zgadnij jak daleko doszedłem. Zgaduję, że jakieś 3 ekrany przeszedłeś. Doskonale. No to co? Skoro już mowa o najlepszym modelu. Nie czuję się dzisiaj ambitnie, musi mi wybaczyć. Fajny exploit. Powiem szczerze, za pierwszym razem robiłem tę walkę też normalnie modelem tym. Modelem A. I nie była ona jakoś zauważalnie dużo różna od tego, co właśnie robię. Więc nawet nie jest tak, że jakoś bardzo eksploituję backfire'a. Wystarczy być jakimkolwiek modelem, który nie jest na bliski dystans i można robić dokładnie samo. Tak mi się wydaje. Zajebisty medal? Am I the one being
exterminated? Malci mówi OP. Who shall bring about the new world and not we? It is you after all. Mój święty Boże. Bajsos jest równie żałosny jako walkę, jak i jako forma, którą z niego dostajemy, przysięgam. Ale przynajmniej ma w miarę rozsądną umiejętność, jeżeli chodzi o użyteczność, bo trochę daje eksploracji. Ale równie dobrze. Pamiętaj, gdyby to była jakaś Metroidvania, to moim zdaniem to powinna być po prostu abilitka, którą mamy domyślnie za pokonanie bossa, a nie, że musimy jakoś specjalnie jeszcze aktywować jakimś kombosem czy czymś. To po prostu powinno być tak, że nie wiem, dostajemy upgrade do ataku, który pozwala naniczyć te broszki, a nie, że musimy się zmieniać w jebanego krokodyla. A tempo. Erkuś to robiła. Okej. Znaczy, ja też jestem zdania, że pomysł zamienienia się bossów jest fajny, ale przez to jasne są to bossowie, to... Nie, Hyper Dash nie jest cudny, Wave Dash jest dużo gorsze, moim zdaniem. Musimy wstawić klucz inicjacyjny, więc na razie idziemy dalej. Trzysta kryształków. Przy okazji na sobie zapiszę. Ile nam jeszcze zostało w formie? Jeden czy dwie? Jedna chyba. Wezmę sobie od razu tego. Warpa aktywuję. Bo wydaje mi się, że będziemy musieli tutaj wracać. Może źle pamiętam, ale tak mi się wydaje, że to jeszcze trzeba wracać potem. A jeżeli tak, to zdecydowanie wolałbym mieć tutaj jakiś checkpoint. Czy ja mogę jakoś zdecydować, czy celuję w górę, czy w dół laserem? Chciałbym. Nie mogę się chwytać tego. Ciekawe, że tam coś jest. Nie wygląda. Więc sobie po prostu tak przejdziemy, I guess. Czy to mnie do końca prowadzi? Nie mam zielonego pojęcia, ale sprawdzić nie zaszkodzi. Jest tam jakiś dysk, ale... zmienianie dysków. Okej, rozumiem. Wykalkulatorowane. Podrałem chorego pojeba sąsadu, który dopisał marki dobra upgrade kinder. Czym masz problem? Jeżeli masz na myśli, czemu przechodziłem przez labirynt, to też nie wiem, bo chciałem zobaczyć, co tu jest, a z Chronoforsem chciałem po prostu nie dostać pociskiem. To jest dosłownie jedyne, co chciałem w tej sytuacji zrobić. Dobra, gdzie my jeszcze mieliśmy iść? To jest pytanie na dziś. Co i mapa mogę wskazuje? Jakie jeszcze mam obszary niewidzone? Jest tutaj, ale to chyba jest Ouroboros. I możemy tu jeszcze... To wygląda, jakbyśmy musieli z Verdant Tower iść. Albo i nie? Jak się tam dostać? Bo to jest jedyne miejsce, które nam na razie jest wskazywane jako tako. I wygląda, jakbyśmy mieli tam teleportować jakoś. Maybe for tych... z teleportowań. Jeszcze pytanie, o którym Black Bait... Kintet mówisz? Bo nie jest on jeden, przypominam. Boże, jak tam się szło? Pamiętasz coś może? O tym Dragon Barrel. A w którym momencie, gdy tam jesteś?
A mi to wygląda, jakby się szło Story of Belger, ale jednocześnie nie jestem pewien, czy tam się idzie Story of Belger. Cześć Matkipku, witam. Może tutaj pojedzą jakoś osobnie, jak to mieć. Wszedł właśnie do Altosami. To jest trochę proszenie się o kłopoty, biorąc pod uwagę, że Dragon Ball to jest lokacja wielu tak naprawdę twardo Mazuli. Jak nie wyżej. Więc narzekanie, że tam rzeczy za dużo, kiedy jesteś o jakieś 5 lokacji za wcześnie, jest trochę ech. Powiesz mi może jak się tam dostać? Nie, to nie powiesz o dyskach. Nie powiedziałbym, że cały Dragon Ball. Ja bym powiedział, że zdecydowana większość Dragon Ball jest na poziomie Fado Mazuli. On mi jakiegoś questa co najwyżej da. Moldalowo, ty też mi dasz questa. Ktoś się okradł na szyjnik, biedactwo. W tym samym miejscu, gdzie było to zainstalowane w prawo. Hold up. Potrzebuję to zobaczyć na mapę, bo nie mam tego teraz przed oczami. Już mam momentę, por favor. Teraz... Nie chciałem tego robić. Chciałem przyspieszyć tylko. Najbardziej głupi teleportaj spore. Dobra, bo tak. Tu jest Quarry. Tu jest Hunter's Camp. I z Hunter's Camp 3 się szło do Water's Ruins. Czyli sugerujesz, że tutaj... Prawo? Mi zobaczę. Zastanawiam się, czy to nie jest jakoś tak, że muszę skorzystać z tamtego teleportu, który był tam w tej lokacji, w której dopiero to byłem. Bo czekaj, Waterfall to nie chyba było tutaj na... Tutaj na górze, bo... Moment. Tu się wchodzi do trójki, tak. I stąd się szło do Waterfall Ruins. Tu jest Arctic Falls. To jest Hunter's Camp 3, z którego mnie niewiele obchodzi. A to będzie przejście do... Potem to jest. Okej, czyli tu w prawo. Okej, idę wstawić. Bo to może mieć sens. Tak, Misty dostał. To ma dużo sensu. Dzięki za sugestię. Most jest zniszczony. I lądujemy w trójce, uwaga. Na początek. To jest dość ciekawe. Mogę aktywować. To nie jest tak, że wydaje na cokolwiek innego te punkciożki. I czy tutaj nie ma tego? Czy tu nie ma saptanka przy okazji? Mam listę saptanków panu, tak, Mr. Slap 3 jest. Czyli w tym, gdzie jestem. Gdzieś tutaj powinien być saptank. Trzeba go znaleźć. Saptanku, gdzie jesteś? Jakby ktoś go widział, ja bym go przegapił, to weźcie mnie stuchnijcie, bo zdarza mi się przegapiać oczywiste rzeczy. Ta kulka nie zniknie, albo zniknie jak już wyjdę z pokoju. A tu jest życie na pewno, które mogę zgarnąć tym Argoylem, Ugoylem, bo to mi się robiło. To muszę sobie mówce przypomnieć dokładnie. Ghost, hold R button and then release. O, dobra, w ten sposób. Nie był jakiś bardzo skomplikowany.
Też mi się wydaje, że on nie był skomplikowany, ale nie pamiętam do cholery, gdzie on był. Bardziej tego typu kwestia. Zobacz najpierw na górze, bo to wygląda, jakby tutaj coś było tak bardziej ukrytego. Ukryta energia i nic więcej. To wciąż jest trójka. Ciekawe, kto mógł to być, co nie? My final message! To kto wyciąga szybki kalkulator i przelicza, ile to jest na godzinę? Tak bardzo dużym przybliżeniu 24 000 na 6, 4000 minut na 24. To za wyższa matematyka. Więcej? Okej. Jestem zbyt ambitny, żeby tego nie liczyć, a jednocześnie zbyt mało ambitny, żeby to liczyć w głowie. Przez 60, to jest tyle minut, przez 60. Przez 68 godzin? Next, tak. Ja się też pudzę z bateriami to do góry. Okej. To zaraz zobaczymy. Naiwnie powiedziałbym, że zrobiłbym to bez trzeciego saptanka, ale nie wierzę w siebie do bossasza. Jeżeli byli tworzeni przez Alberta, to znaczy, że oni są moim rodzeństwem? Chains? The counter on the panel is probably Prometheus's life. It's set pretty short. They're made so that they'll die if they don't go back into the capsules for maintenance at regular intervals. In order to stay maintained, they have to do what Albert says. Nie zgadzam się, nie, jak tym się tak chce zrobić generalnie. Więc raczej tylko zgarnę te niequestowe. Chciałbym wiedzieć, od czego zależy, czy one to wyszło od razu po odbiciu, czy nie. Ciekawszych podpisów. Nie jestem pewien, czy mówisz to ironicznie, czy nie. Ten bat jest fajowy. Ja lubię Jenny Laser. Okej. Ja się zacznę z bateriami to do góry i w sensie ten... Że zgaduję, że dopiero za chwilę, że jeszcze nie teraz. Bo sobie nie widziałem na razie żadnego miejsca, żeby w ogóle móc iść do góry. A, czyli tutaj pewnie. Mam się na wrażenie, że to spadnie na tu i nie jestem pewien, czy to jest to, czego potrzebuję. Chyba jest to, czego potrzebuję. Ojo. Pokurwi mnie teraz. Czy ja mogę tak to zrobić? Nie, ale mogę tak to zrobić. Żeby sobie nie utrudniać.
No dobry, już zmienię się na jakiś model, który ma cięcie. Bo tutaj nie wiem, czy mi się wydobił. I zgaduję, że tutaj muszę coś zabić. Przede wszystkim to się nie... Nie wypierdolić i nie pociąć sobie apteczka, I guess. A dobra, to będzie w takim razie ten Argyle-Ugyle. No, czyli rzeczywiście jest łatwiutki pośrodki. Boję się zapytać, czy drugi Argyle i Ugyle, w sensie ten klon, którym nie sterujemy, czy on ma swój własny hitbox i dostaje obrażenia. I nie... Najgorsze jest to, że jednocześnie nie wiem, czy chcesz znać na to odpowiedź. A, mam bardzo dużo HP. A tutaj jest Sonic. Sonic the Hedgehog? Yes. You've got to face the penalty, a shocking penalty. Mr. Albert's orders are absolute. Ja sobie dam radę bez Saptanka, prawda? Clueless. Oj, chyba nie da sobie bez Saptanka. No dobra, bo ich to zapnęka. Tylko tak, teraz to jest elektryczne, elektryczne, lodowe. Czy ja tutaj chcę użyć tego? O tak. Okej, okay, chyba nie będę próbował, wiecie. Nie mogę być pewien, ale to chyba nie zadziała. Jak już mówiłem, nie będę próbował. A. To wygląda bardzo unlucky. Ja się nie zajebałem, on powinien być podatny na lód chyba. Nie wygląda, to na pewno. Okej, okay, czyli musi chyba tym kryształkiem oberwać, żeby ten... Żeby zaliczył tak słabość. A, to poszło dużo gorzej niż bym chciał i mam wrażenie, że... Mam wrażenie, że niedobrze mógłbym po prostu go bić modelem Ivy, wyszedłbym na tym dużo lepiej. Ale dobra, jeżeli pamiętam, to ostatnia forma, którą dostajemy. Ostatnia, daj. I nie, model mały A to nie jest forma. Nie rozmawiamy o modelu małe A. Kolejne laboratorium. There's another capsule here. But it's empty. There's something showing on this panel though. What does prototype mean? I bet this może prototyp, nie wiem. Trudne słowa, nie uczę ich w szkole. Dostaliśmy dane B. Very good, but all you managed to find is an empty capsule and some incomplete data? Tak. There might be some Mega Man that we don't know about. We'll analyze the data here and see what we can find. Thomas jest tak nas zły. Czemu znalazłaś takie absolutne gówno aż? Dobra, tu możemy Hedgehogiem się... Tylko czekasz. Wejdę w Hedgehoga i zmieni mi
Okej, już się bałem, że zmieni mi na model ten. Model A. Dobra. Learning Dash jest hold dół i... O, dobra. I po prostu hold dash. Apple, 300 kryształków. To była ostatnia misja taka, którą mamy swobodę, jeżeli chodzi o kolejny set. O właśnie, initialization key. Dlatego też chciałem sobie zrobić tam checkpointa, żeby móc w miarę rozsądnie szybko się tam dostać. Ale dobra, w pierwszej kolejności wracam się tu. Bo potrzebuję zapierdzielać do pociągu. Ciapong, ciapong. Daj mi ciapong. Dalej się do ciapongu tutaj. Tak. Nie w te drzwi, chyba w te drzwi, dobrze pamiętam? Nie, też nie te. A może to były te wcześniejsze? Bo wiem, że gdzieś tutaj się ładuje tanki, tylko... Nie, ona nie ładuje tanków, right? To co, ładowanie tanki? To nie do końca jest ładowanie tanków. Ola. Po pociągu, okej, okay, okej. Okay. Zapominam, że w ciągu się nie dasz na etap, tylko są jeszcze drzwi. Mam okropną pamięć do okazji w ZX-ie. Zresztą nie tylko w ZX-ie, ogólnie mam wrażenie, że w gach mam bardzo krótką pamięć. I bardzo często podróżuję dosłownie w... tak jak mi mapa wskaże, a nie jakoś się rozsądniej. Teraz też czasami, ale te peski nie wydają więcej niż myślałem, że wydają. Z drugiej strony powinien chcieć przycinać takie rzeczy. Model ZX. Czy to zadziała? Tak. Zadziała tak idealnie, że aż mi grę przytnie. Czemu nie daj po prostu tego? Czemu nie daj po prostu możliwości naładowania sobie tanków szybciej? Tylko trzeba przechodzić cały ten pociąg. Może po to jest tutaj ten warp point? I don't know. To miałoby dużo sensu. Hello. To chyba wszystkie. Yep. Tylko teraz i tak będziemy musieli przejść do najbliższego transmitera. Chyba nie był tutaj lejt. Jest to płytka, dane mi jest trochę mocne, whatever.
Na szczęście nie gram na jakiejś edycji, która chciałaby zbierać wszystko. Bo nie wiem, maczyki czy coś. Czemu ja zacząłem jechać do góry? King Bifo zaczął mi chodzić kot nawet tutaj. Dobra, już przejdę sobie to, I guess. Skosy najlepsza zabawa, my swear. Nie jest nie lepsza zabawa niż skosy. Oj święty Boże. O, kiedy złote co skarbki w Celesto? Nie, no, słuchajcie, jest jedna złota tu skarbka, którą można zdobyć umierając. Prawda jest jeszcze bardziej zjebana niż większość złotych truskawek, ale to inna sprawa. Latająca. Bo tak ciekawości sobie sprawdzałem, ile jest w sumie złotych truskawek teraz i wyszło, że 202 i się zastanawiam, która jest... Znaczy, ile jest w sumie truskawek, kropka. What do you mean? Z czym what do I mean? Jaka latająca? Jeden A, jeżeli przejdziesz bez daszy, to jest ten. Latająca złota truskwa. Nie wiedziałeś o tym? No to widzisz, już wiesz. Aczkolwiek biorąc pod uwagę, jakie rzeczy trzeba zrobić, żeby przejść bez daszowania, to nie jestem pewien, czy myślałbym nawet o tym. No przy czym mówię, ona jest taka... Trochę złota, a jednocześnie nie zachowuje się jak inne złote truskawki, bo możesz umrzeć zdobywając ją, tak więc... Więc zależnie od tego, jak na to spoglądasz, to możesz tego nie traktować jako złotą, po prostu. Boże. Tyle modeli używam tak naprawdę może jednej trzeciej. To jest ta jedna rzecz, której bardzo nie lubię w adwencie, że tak naprawdę poza nielicznymi momentami, kiedy trzeba po prostu zrobić jak coś, czego akurat etap od nas wymaga, to w większości nie ma powodu, żeby używać w większości modeli. Takich tych biometali po strażnikach i to jeszcze bym jakoś był w stanie używać, że tak powiemy na co dzień, tak nie wiem. Wyobraźcie sobie używać też szparka do czegoś innego niż chodzenie po linach. Przecież to jest faktustwo. Brakowało mi tej jednej. No właśnie, ja też się zastanawiałem, bo widziałem gdzieś, że jest 202 i się zastanawiałem, gdzie jest ta ostatnia. I właśnie po googlowaniu mi wyszło, że to jest ta latająca. Aczkolwiek złote truskawy w farewellu. No dobrze. To jeszcze, gdzie myśmy mieli być? Mieliśmy być w Biolabie.
Czego to masz taki model operator długo? Bo to tak działa? Ja mam dosłownie neutralnie w tej chwili krzyżak. Nie trzymam żadnego kierunku. I niezależnie od tego, jaki kierunek zrobię, to one lecą od dominy do góry. Moją odpowiedzią jedyną na pytanie dlaczego jest, bo twórcy sobie tak myśli. Yes. Najmniej nic zależy. Bardzo często jest tak, że chcemy mieć tę odrobinę, tą odrobinę do góry. Szczerze mówiąc, to mam wrażenie, że większość asajdów jest w miarę do zrobienia na złoto. Ale nie zamierzam się tego podejmować. Chyba kończę. I mean, zakładam, że nie będę siedział na Ouroborosie 3 godziny, to skończę. A jeżeli będę siedział na Ouroborosie 3 godziny, to nie skończę tego nigdy. Tak, mogę być odrobinę okropnym graczem, jeżeli chodzi o korzenie Ouroborosa i o bossasza. Aż tak po mnie widać? No ale generalnie plan był taki, że tak, skończyć się tego zetiksiątko adwentowe. Okej, okay, deskałki można niszczyć, o tyle dobrze. No ja tak się zastanawiam, czy tutaj można... Jesteśmy pod wodą, więc powinniśmy być w stanie pływać tym... jakimś lewiatanem, czy innym badziewiem. Ja bym się bardzo uparł, kwestionuję, że to przeskoczyłem, by the way. Let me out, let me out. Jeżeli do końca streama nie przejdzie mi żaden lepszy pomysł, to chyba będę się trzymał tego, co wcześniej mówiłem, że ten... że będę procesjonował Elden Ringa przynajmniej środę i w sobotę i zależnie od tego, na którą zmianę będę, to w poniedziałki albo Fire Emblem, albo Elden Ring. Bo mówię, nic mi specjalnie do głowy nie przyszło, to bym chciał streamować w tym okienku. Przygotowałem dodatkowe trochę tak, a jednocześnie chciałem jakiś dex build zrobić. Tak, wiem, fujka Dex. Ja zdecydowanie nie chcę zasiadać w żaden sposób do jakichś opcjonalnie trudnych rzeczy z CLS. W sensie jakichś modów, nie modów. Ta gra jest dla mnie wystarczająco trudna, to na siebie umrę zaraz, by the way. Boże, apteczka tam jest. Ja jej nie wezmę. Yep. Tam też są mapy na niskim poziomie. I mean, I guess, ale też jakoś... Nie wiem, mam wrażenie, że tyle ile było CLS to mi wystarczy po prostu. Że nie potrzebuję więcej. Więcej. Dobrze gra, zrobi to po twojemu. Nawet nie wiedziałem, że jeżeli się ich przecina, to nie umierają w ten sposób. A, dobra, to już chyba woda skończy, więc chyba będę mógł wyjść z najlepszego modelu. Patrzę się względem na tę amunicję. W lewo czy w prawo? W prawo.
ekipie jesteś. A, to taką przeszkodę jaką? To jest do dojeżdżania, nie? Chyba, że nie można jakimś fantomem czy... Albo co po co linii do szparka też jest opcja? Pewnie powinien z tego korzystać. A to wymaga ode mnie za dużo IQ. A jeszcze sobie tym nie grzeszę. Tak. Daj mi to. Potrzebuję HP. Chyba odpowiednio wysoko. To jest fajne. Teczka, przyda się. Zresztą na dole są kolce. Yep. Zresztą na dole są kolce? Pewnie też. O dziwo. To na dole są kolce? Jestem przeważywiony przez to, jak... Casing point, wiecie co? Nie będę używał do szparka po moim kurwa tupie. No chodź! Zjeżdżaj! Zahaczyłem się o ścianę. O, nie będę używał do szparka! Powiem więcej, ja wciąż nie planuję używać tam do szparka. Na pochybel tej grze, że daje zagadki, które są do zrobienia dosłownie na zasadzie... Może modelka... o tym myślę. W tej chwili. Przy czym też nie jestem pewien, czy modelka mi wystarczy na wszystkie tych skoków. Więc będę musiał pokombinować chwilę. Ale już mogę zmienić to na pewno. Swoje model H albo co? Znaczy to akurat szanuję, że powiedzmy mamy więcej opcji niż jedną, tak? Ale... Też mam wrażenie, że większość opcji tak naprawdę składa się do tego, kto ma akurat najlepszą mobilność, a nie, że ktoś się nadaje do czegokolwiek innego. O jedu. Oj, amunicja mi się powoli kończy. Ale to jest fajne. Jak szybko to może strzelać we siebie? Jakieś 5 pocisków na nas. Czym się ciebie biło? Czymkolwiek chyba? Tak. Tutaj pewnie z drugiej strony przechodzimy po prostu. I co, to już pocik? O nie, ganki w mojej Mega Manie. Ile modeli w UU? Do you have any idea how much time I've invested in this plan? Nie chcę wiedzieć. Did you think you could foil my plan by destroying one or two of my model W's? Not a chance. My nie możemy zniszczyć tego planu. A dwójka z drugiej strony. Pandora? So this is where he's been keeping the recovered model W's. I never thought you would have found this place for us. Thank you, Mega Man Model A. Fajnie, że nasz tydzień nie mamy w tej kwestii czegokolwiek do powiedzenia. How many centuries has it been since we last met like this, Master Albert? You look even more ridiculous in person than you do on that monitor. What do you all think you're doing? This is what we're doing! What do you think you're doing? I'm disappointed in Obsermitius. Stop the coup now. To be defeated by the very first Mega Man you ever made! How fitting for the scum that you are! Master Albert, too. What's going on? You were being used by us all along. From the day we first awoke, we were Mega Men destined to fight each other.
to further Albert's insane plan to create the ultimate Mega Man. So we decided to take revenge on Albert. I słusznie. Szanuję. We found many Mega Men and brought them into this fight. We knew that if we were successful, Albert would show up. And then you tracked him down, allowing us to exact our revenge. I didn't think this is how the game was gonna end. Nie wiem, wciąż bawi mnie to, że oni tutaj po prostu mogą się teleportować zawsze tam, gdzie my jesteśmy. What are you talking about? It's not over yet. Not over yet. We're still here. The garbage left behind by that scum. Wypada wycia, nice, nice. We can't get our old bodies back. Tylko pamiętaj, we can't change our destiny. Czekaj, ty preorderowałeś Erodyna, czy nie? Czy jego się pogadało preorderować? So we'll hasten the destiny of destruction. Bo jeżeli nie, to chciałem powiedzieć, że musisz pamiętać, żeby zachować. Preorderowałeś, okej, okej. That is our revenge. Do Expedition. So let's have some fun, why don't we? Dobra, jak się z tą dwójką walczyło? Na pewno nie tak. To jest paskudne. To jest tak paskudne jak mój gameplay. Dał to mnie przez to na myśli. Czy ja mogę po prostu zmienić się tutaj na model ZX i ich jechać? Wygląda tak, jakbym mógł. Muszę wybrać odpowiedni model. Nie, nie mogę. Doskonale. Znaczy, ona i tak jest podatna, tylko jak akurat ta tarcza jest dobrze ustawiona. Rozumiem. Nie jestem pewien, jak mam tego unikać, szczerze mówiąc. I chyba po co się wezmę wyjebie na razie. Mam dużo żyć, więc chcę się pouczyć tej walki. Zacznę się chyba od tego, że Pandora się planuje na środku, right? Nie, ona się może pojawić. A, to może tak dodać, okej. Okay. Mogę po prostu to zamaszować na śmierć. Dobra, teraz jak się tego unika, tak? I się przeskakuje, okej. Okay. Nie przenieszałem. To muszę ją część jadkować, mam wrażenie. On teraz się tu pojawi. Oj. To nowa wersja tego ataku. Ze złym timingiem to zrobiłem. To też było ze złym timingiem. Przeszabać muszę chyba. Chyba Mateusz się potężnie tapuje z pintu, nie miałoby to sens. To przeskoczyć. I to przeskoczyć jak będzie wracać. Dobra. To Pandorę mam ogarnięte, teraz to Mateusza. Dobra. Jestem pewien, że jest jakiś efektywniejsze to znalatkowanie niż to, co ja robię. Bo jej zadaje strasznie mało... Inaczej, może strasznie mało to do określenia, ale strasznie powoli. Oj! What you doing? Okej, okay, dobra. That's fine. Yep. Czy ja chcę to tankować? Chyba nie. Okej, chcę to tankować. Wow. Ja rozumiem, że teraz wchodzimy w taki pseudo-overdrive, gdzie oni po prostu się odpalają bardzo intensywnie. Ale szybko. Dobra, that's fine. Jeden subtank to nie jest jakaś bardzo za forma. This fighting is senseless. That's right. Even you can see that this fight is pointless. To po chuj walczymy. Mavericks terrorize humans,
And in turn, Model W's absorbed that anguish. Albert used Legion as a front to go about selecting chosen ones. A world where Mega Men are created to destroy each other. All for Albert's satisfaction. It was all a farce! Albert prepared everything in this world according to his own plan! Teraz, skoro już go nie ma, to nie musimy walczyć, prawda? He said Mega Men are the natural evolution of man? Czyli jeżeli Mega Man to ewolucja Mena, to dalsze mi ewolucja im będą Giga Meni i Tera Meni? Don't make me laugh! What an epic sham! I'm going to demolish this whole wretched world! Ta? To zajebiście. O, to Mateusz dosłownie 10 sekund wcześniej. O, modele W pochłaniają złe emocje! Dobra, robota to Mateuszu. Prometheus. Pandora. A mnie rozumie, że on w pewnym sensie pewnie już posiadał zmysły i nie panuje nad swoimi emocjami i w ogóle, ale... To i tak trochę śmiesznie wygląda. Znaczy wiem, że on nie kierował się logiką przy swoich działaniach, o tak powiem. Nie, co ty gadasz? So, who was it that Prometheus defeated? That was a decoy. A dummy body that worked as one of the Sage Trinity in my stead. I am Dr. Albert, number 000, the original. Haha, DA, get it? Dr. This Albert, haha. The genuine article. The real Master Albert. W ogóle na tamtej kadence wyglądało trochę jakby on rąk nie miał. Gdybyśmy byli antagonistami, to po prostu byśmy się sam wyteleportowali. A my musimy wydaszować. Well then. Przynajmniej mamy o tyle dobrze, że możemy się cofnąć bezpośrednio do bady. Kto stworzył Alberta? Albert był chyba człowiekiem, który z roboty zawał swoje ciało, jeżeli dobrze pamiętam. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę i pierdę lodowe głupoty. Wydaje mi się, że ta trójka tych TNT Sage'ów była ludźmi, którzy po prostu udługowiecznili się poprzez sabotytację. Anyway, czas na najlepszy etap w swojej grze. Głośnika jest. O, lipka nie wnoszę Ouroborosa. Wszyscy mamy. Ups. Mavericks destroyed them all. Nie nasz robot powiedział każdy. No, nie każdy. Przynajmniej postaw sobie apteczki. A, taka jest mniejsza dla gacza niż ZX1, kto by pomyślał? Nie, nie, nie chcę mi się tak bardzo zrobić, powiem szczerze. Tak samo po energii do biometali też nie wiem, czy mi się chce iść dalej, bo wydaje mi się, że mam jeszcze dwa upgrade do zrobienia. Jak patrzę na pasek, to jest, nie, to chyba jeden czy dwa? Chyba dwa. Wydaje mi się, że... Nie, nie jestem pewien.
powodzenia, I guess. Wydaje mi się, że na 300 tankach będę w stanie to zrobić. Tylko na pełnych 300 tankach. Więc nie wykluczam, że uroboda się sobie po farmie, po prostu jak kompletny imbecyl. Bo jakieś miejsce do farmienia na pewno tam będzie. A w najgorszym wypadku będę najtańszą kurwą na świecie i na każdego bossa odpalę tego. Odpalę Chronoforce'a. Sieny Sojazy Silent Gamer. Wiesz co, mam wrażenie, że moje ostatnie podejście miało dosłownie jednego life upa i może jednego tanka. Czy możemy coś zrobić? Oczywiście, że tak. That's why I came. You're coming, right? To write your story? Ho ho! Absolutnie najzabawniejsze gówno, jakie w życiu słyszałem i powiedziałem. To ten zaginiony airship, którego nam brakowało. She belongs to me and my crew. She's the Guardian base. There's only one thing left that we can do. Use the Guardian base to board Ouroboros. We must take Albert down. Hey, wait! W czym problem? You're going after the ringleader, right? Let us have a piece of the action too. Szeregowcy sobie pewnie umrą od krzywego spojrzenia. Nie jestem w stanie traktować słowa booty poważnie. Absolutnie nie jestem w stanie. Master Thomas. Przeraża mnie zawsze, jak wielki jest Thomas. You all are. You wouldn't be satisfied unless the mission was official. Legion is having trouble supplying enough manpower to fight the Mavericks. Ash, I'm putting you in charge. Everybody, let's show Albert whose world this really is. Znaczy to wciąż implikuje, że Albert wygląda, że jest od nas wyższy jakiś trzy głowy tak naprawdę, bo u nas jeszcze ten hełm nas zawyża odrobinę. Let's go, follow me. Thomas wygląda jak jakiś porządny dwumetrowiec, jak nie lepiej. Once we grab a hold of Ouroboros, expect Mavericks to take to us like flies to you know what. It's up to all of you to defend the Guardian base. We're going home victorious. Got it? Mogę tak sobie dzisiaj spojrzałem na swojego jednego z palców. On jest tak zgrubiały w stawie. Odgania w Celest. Że aż się zastanawiam momentalnie, czy nie iść z tym do lekarza. I'll handle things here and catch up to you. Okay, let's go. Model A, it's time to give Albert a little payback. Okay. O, gdy nie szkodzą na zdrowie, right? Clueless. No dobra. Czy ktoś będzie na tyle miły, żeby się podzielić z nami? apteczkami? Chyba nie. Chociaż bym chciał. Podzielił się żyćkami. Pewnie. Model ZX. Ja sobie trochę Właśnie mi się wydaje, że moje jest tak bardziej w stawie, więc nie wiem, jak miałbym to wydłubać. Jezu, tyle form, że przeskakiwałem przez całe to kółko za długo. Idę do lekarza. Co się panu stało? Za dużo grałem. Pojebie mnie z tym. Ja tu próbuję apteczki palmić. Fajn. Powiedziałem fajn. No dobrze. Chciałem być fajny. Pamiętajcie, nie można być fajnym w grach wideo. Au.
Ow. Czy to się niszczy ogniem, czy to się niszczy tym? To ja pożałuję tego. Ja spadnę w kolce. Trochę nie spadnę w kolce. Właściwie dostałem, czy to się niszczy krokiem, czy to się niszczy... Trochę można jeździć krokiem. Przysięgam. Czemu ten model jest tak głupi? Ja chcę tę apteczkę. Jestem zdesperowany po każdej sprawie hapeków, które mogę dostać. Czy tam coś nie było? Wydaje mi się, że tam coś mogło być. Zaraz się przekonamy. Tylko potrzebuję to przeciąć najpierw. I dajcie mi kłębę. To jest duża apteczka. Backfire? I tutaj już wlecę sobie na manie z powrotem QNB chyba. Słyszycie to? To odgłos pełnego satanka. Najbardziej mnie przeraża, że miałem dosłownie jakiś jeden piksel HP brakującego, więc normalnie ta duża apteczka by mi dała dosłownie ten jeden piksel. O, Rzyćku, nie pogadzę. No to chyba nie było nic godnego walki. Zwłaszcza jak mam prawie pełne HP. Ale to są kolce, więc zdecydowanie tam nie idę. Unikanie kolców to absolutny priorytet. Zdążę czy nie? Op. Myślałem, że może się uda. Walestują z różnymi deszami? Nie, nie są aż takie odważne. I'd have never guessed that they would come after the Ouroboros in an airship. The ways of those who can't keep up with progress are savage. Latające statki to takie prymitywne. Albert! By the way, there are some people here to see you. Would you be so kind as to make their acquaintance? Jeszcze jak? Najchętniej bym tego nie robił, ale... Traitor Model A! I will destroy you. Oh no. I've been waiting to get my revenge. A czy on raczej zakładał, że oni tutaj nie powinni móc się dostać? You don't give up, do you, girl? Girl? Yes. Oh, allow me to give you a proper welcome. Więcej. Back for an encore, are you? Więcej. Jeszcze więcej. We won't be beaten again. You've still got a shock coming. Jak to było? Czyli teraz odpalamy jako jedyny model ZX? Nie no, generalnie są tu wszyscy, którzy mają te nie galwianowe biometale. Dlaczego mistrz A Albert ma taką samą umiejętność jak model A? Nie wiem. I told you that you were made in my image. Jak sądzicie? But my real power is not in my copy ability. The spirit of everything model W eats lives on inside me. Model G, Shark. To control all life. That is the power of the ultimate Mega Man. Życie, ale roboty nie żyją. They're waiting for you inside with their new bodies. Please go in and... Daddy? If you can make your way to me, I'll tell you everything. To odważne założenie, że uda mi się do ciebie dotrzeć. You can still use A-Trans and who you really are.
No dobrze. Lećmy się kurwa bawić. Spoiler, nie będę się ani trochę bawił. A czego zaczynamy? Od Voltrona. Voltron generalnie chyba nie miał słabości, tak? Czy mi się już miesza? Zabij kwestia. A, to mi wpadnie teraz. Yep. Tam się tu zespawnuje. Czy ja zdążę? Kind of. Aż się dziwię. Nie mogę się ruszyć. I teraz nie mogę atakować. Ach. Ale jeszcze bardziej zdążyła wyjść. Dobra, spokojnie. Nie zdążę, niestety. I chyba jestem za blisko? Albo i nie. Tak, wiem, że tak się proszę, oskinując go zamiast walczyć nim normalnie, ale... On mi zniknie, prawda? Okej. Okay. Omega Performance? To był Omega Performance. Nie będę kłamał. Jakie my tu dostajemy apteczki? Dużo, dużo mało, samą małą. Dużo zwykłej, dużo amunicję. Fajgen może być. Kto następny? Rośpark. Rośpark powinien być git. Powinien. Mam wrażenie, że na szparkę wyjdę lepiej modelem ZX. Albo i nie. Albo i tak. Jesus. Jeszcze umrę na szparku, jakimś cudem. Nienawidzę samego siebie. Przysięgam, czasami mam ochotę walczyć modelem A tylko po to, żeby nie zapominać o unikaniu ataku. Staram się nie. Staram się nie. Mam jakieś resztki szacunku do siebie. Tak jakbyś się mnie pytał, czy chcę używać ultimy na każdego możliwego bossa Final Fantasy 6. Tylko, że Final Fantasy 6 jak się umie grać i nie powinienem tak mówić. Więc pewnie masz rację.
Jak będę jakieś bossowie, to wiem, że co jadę dużo gorzej, to będę używał Chronophosa. Casing point. Tak, Chronophos to jest jeden z bossów, na którego używam Chronophosa, zgadza się. Aha! No dobrze. Chyba nie ma to jak świetnie zacząć walkę. Czy mogę zrobić walkę? Jest paskudny w tej walce. Nie, dajcie mi go, bo mnie pojebie. Tak, ode myślałem, że do trafia. No pojebie mnie. On mnie tak dzisiaj memuje. A ja go nie mogę od dołu trafić tym wyskokiem. Rozumiem. Myślałem, że będę mógł. Tym to nawet nie liczę. To myślałem, że mogę go od dołu tym trafić. Jezu, ależ backfire jest chujowy na tę walkę. Im before, backfire jest chujowy, kropka. Ja mam żyć? Dużo. Tutaj mogę się wyjebać taktycznie. Znaczy będę próbował, a dobra, okej, okay, wyjebie się. Ja tego nawet nie próbuję unikać. Znaczy ja się i tak wyjebię, żeby nie było. Albo i nie. Never mind, I guess. Fine. Fine. Po czymś takim nie mogę. Akurat PS5 nie ironicznie nie odprzedam, bo będę chciał mieć ją na własny użytek. Prędzej, jeżeli już, to byś do mnie przyjechał i sam ogrywał w tle finala, aniżeli ten. Aniżeli rzeczywiście bym ci ją odprzedał. Dobra, kto był następny? Queen Bee? Yeah. Beautiful. Myślę, że mówił, że nie gra w pole w tej idę. I tego się trzymam wyjątkowo. Marcin, po filmie. Źle staje. Zobacz, to zostaje dłużej niż myślałem. Ja mogę... nie, nie mogę. Znaczy mogę pewnie, ale precyzyjniej. Niż jestem w stanie to wykonać. Gdzie on jest? To. A? A czekaj, czy on będzie ten? Czy on będzie robił kopniaka, czy nie? Jeśli chcesz grać w pierwszych Kingdom Hearts, to musisz grać we wszystkie finale. Nie no, we wszystkie to na pewno nie. Ale pewnie też pokoju 7-8. Dobrze by było. No dobra, to teraz ta mniej fajna część Europa Rota jest. Ale
Nie wiem, jeszcze, to jeszcze boss był. Czyli jak już mówiłem, to wciąż jest ta mniej fajna część od bossa. Argyle czy Queen Bee? Argyle. Dajcie mi zmienić formę, bez... bo tutaj mam wyjebane. To będzie mem. Coś czuję. Okej, to nie był aż taki mem. Ty wyjebałbyś się, jak oni mają tyle HP? Tak. Najgorsze jest to, że straciłem jakoś tam odrobinkę HP-ków, więc nie naduję sobie tanka za bardzo. Po bossaszu będę musiał mocno tanki ładować. To chyba jest chyba jakieś miejsce sensowne, żeby ten, żeby podładować sobie tanki już po bossaszu. Tu jest Sanic. Z Sanikiem zawsze próbuję walczyć modelem, a szczerze mówiąc jakoś wygodniej mi mam wrażenie. Chyba, żeby sprawować modelem Redpick z tym razem. Mój święty Boże. Mam wrażenie czasami, że obrażenia w Pintuina są jakoś popsute. Musiałeś pokonać obu na raz. Mam wrażenie, że to jest jakiś zaskakująco częsty trop, który się pojawia w japońskich grach. Flashbacki do Persona 3. Czek, tam jeszcze dostało. Mam... Nie. Queen Bee... Jeżeli Queen Bee jest po prawej, to chyba mnie chuj strzeli. Chuj mnie strzeli. Żółki 02. Przemilczę to. Nienawidzę tego ataku! A już na pewno jako backfire. O! Oh. Głupie pytanie. Bo w sumie o tym nie myślałem. To nie wygląda, jakby to działo jakoś specjalnie dobrze. Ja umrę. Albo nie. Zastanawiam się, co jest dobrą metodą atakowania jej, kiedy ona jest pierwszą. Harpoja? I guess. Coś tam desej. Nie ma chyba energii na Hanfelsa. O Boże. Jestem w dupie. Jestem w ciemnej dupie.
Aha, rozumiem. Rozumiem. Fine. Nie umiem walczyć z bossami w Zetixie. Nie wiem, z czego to wynika. Najzwyczajniej w świecie nie jestem w stanie z nimi walczyć porządnie. Pomijając sam fakt, że ja też bardzo nie lubię bossów, których można atakować jasno 50 lat, a Queen Bee zdecydowanie jest takim bossem. Pojebię mnie z tym atakiem. Głupie pytanie. To nie działa tak, jak myślę, że to działa, prawda? To nie działa tak, jak myślę, że to działa. Byłem trochę za bardzo naiwny. Pojebie mnie z tym atakiem. Wiedziałem. Jezu, jak ja... Nie wiem, nie lubię tego bossa. O, mogę się użyć sapsanka, wiem. A, czyli to też nie trafia. Okej. Okay. Rozumiem. Boże. Pokurwie mnie z tym atakiem. Ja się wyjebię po prostu tutaj. Bo szukam jakichś opcji, które mogą jej zdawać obrażenie, kiedy ona jest ten. Wiecie co? Mam bardzo głupi pomysł. Okej, to był głupi pomysł. Po prostu mnie kurwa zabi. Nie, chyba nie rozumiem, jaka jest... Taka normalna strategia na tę walkę. Modelew chyba jest za krótki. Tak mi się wydaje przynajmniej. Zresztą pociski modelew chyba zadają po jeden punkt obrażeń. Czekaj, modelew.
I to w ogóle chyba też jest tak, że ja mogę ten... Mogę edytować modele tylko w trakcie walki. Znaczy, jak jestem w tym. Jak jestem na ekranie tym właściwym, a nie w menusach. Więc tym bardziej chujowo. Jebał mnie pies, I guess. Czy jest jeszcze jakaś oczywista rzecz, o której zapomniałem, która może tutaj działać? Można konfigurować. Konfigurowanie modelu F jest zawsze dla mnie bardzo nieintuicyjne, jeżeli chodzi o to, jak się wchodzi w to. Okej, widzę. Wydaje się, że to będzie nisko po prostu. Na początku nie mogę zacząć inaczej. Zresztą no zobaczymy, ale wydaje mi się, że wciąż jest za nisko po prostu. Yep. Znaczy tyle, że mogę to strzelać, I guess, ale... I to też niekoniecznie. W dodatku widać, że to zdaje obrażeń. Nie tyle, ile bym chciał, to na pewno. Chyba to jest efektywniejsza metoda niż myślałem, ale... No dobrze. To działa bardzo dobrze, to prawda. To działa lepiej niż zapamiętałem, że to działało. Chyba jeszcze medal dostałem. Najgorsze jest to, że ja będę musiał powtarzać cały ten etap. Mam za mało, że przejść Ouroboros. W sensie żyć, nie że ten... i tanków i tak dalej. No i to jest darmowa apteczka, I guess. Gdybym gdzieś miał, to bym w tej chwili znalazł sobie jakiś przycisk turbo dosłownie. Lodowi bossowie w Mega Manach! Ja patrzę na bossa w tej grze i co mi pytanie, to projekt tam miał na myśli? Nie wiem. Może po prostu projektant lubił Backfire'a i chciał, żeby można było go poużywać na jakiegoś bossa. Bo ewidentnie dosłownie... maszowanie jest strategią, która wygrywa. No dobrze. To teraz nie ironicznie ta gorsza część tego. Ouroborosa.
Te bloczki mnie zabijały jak nic dostałem, prawda? O Boże. Tak, doskonale. To nie jest to, co chciałem zobaczyć. To też nie działa. Czy bloczki mnie zabijały przy dotyku? Bo tego akurat nie pamiętam w tej chwili. Trzeba się przekonać? Okej. Najwyraźniej nie. Au. Przy kontakcie nie. Okej, czyli mogę na nich stać. To jedyne, co przerwałem wiedzieć. O Boże. Jestem pewien, że ten ciemny laser nie będzie problemem. Au. Pojedu. No dobra. Wydaje mi się, że to... O Boże. Znaczy tu gdzieś jest apteczka. Figle. Ja się proszę o to, żeby komfort się skończył w najgorszym możliwym momencie. Tak na przykład teraz. Dobra, to było złe. Mam wrażenie, że jak tu się zmienię w komfortę, to umrę. Więc chyba nie chcę tego próbować. Oh baby. To jest moją ulubioną część. O Boże. Op. Jak to się robiło? Teraz to jest pytanie. Odpowiedź nie robiło się. Na pewno mnie nie satysfakcjonuje. Muszę zobaczyć jeszcze raz, jak to wygląda. To ono. Boję się. Powiem tak, Sebastianie, jeżeli użyję Ktenoforsa na platformie i z niej się spierdolę przez to, że jestem za duży, to obwiniam ciebie. Okej, nieźle. Queen Bee to ma sens. Queen Bee ma dużo sensu. To ma trochę mniej sensu niż bym chciał. Nie mam energii. O nie, tak tego nie zabię. Tak się zastanawiam. Oj,
To jest niebezpieczne trochę. Okej, tak się nie da. Znaczy musiałbym wyżej to zrobić. Bo plan i moje dobre, ale wykonanie zawiodło. A tutaj nie łapię tych dolnych. Bastard, potem był to run. Wow, za daleko do mina. Wiedziałem. Bo to one mogę... Zastanawiałem, bo wolałbym, żeby to właśnie tam poleciało, bo tam była apteczka chyba, mógłbym się ją trochę naładować. Strzel mnie, dziękuję. Bo pierdolę to, nie gram w tego. Nie przechodzę tego. Nie ma kończenia ZX Adventa. Nie, na wideo do Borosa nigdy nie przejdę tego. Na dziś to było na tyle, się od Elden Ring. Trzymajcie się, po. Cześć.